żeby człowiek chciał się zasmucić, nie da rady. Ten uśmiech pani Henryki dowodzi, że z pozoru nieprawdopodobne może stać się możliwe. Strach można pokonać, a radość i uśmiech może znowu stać się codziennością. Przygotowane przez Fundację na rzecz Kolegium Polonikum zajęcia dla krośnieńskich seniorów dają możliwość zobaczenia świata z innej, bardziej kolorowej perspektywy. Człowiek nie ma myśleć wtedy, nie ma czasu myśleć o tym, że tu boli, tam szczyka. Gdzieś bardziej skupia się na tej inicjatywie, przygotowuje się do wyjścia, spotkam się z ludźmi, porozmawiam z mojego doświadczenia i z obserwacji. Jakie do tej pory poczyniłam, widzę, że w tych ludziach budzi się po prostu drugie życie i to bezwzględnie jest wszystko na plus. Oni sami o tym mówią. Po rozmowie z panią Anną nie możemy mieć co do tej nowej jakości życia żadnych wątpliwości. Byłam po prostu po tych przeżyciach swoich, w takim domku dokładnie, ale jak tu przyszłam, zobaczyłam ludzi, porozmawiałam z nimi, takich po prostu jeszcze bardziej doświadczonych jak ja. I to mi pozwoliło wyjść, jakby powiedzieć, z tego dołka i nabrać z powrotem chęci do życia i takiego zmobilizowania i cudownego życia już. Projekt Nowoczesny Senior w Krośnie Odrzańskim zakłada realizację kilku typów spotkań i zajęć. Są to zarówno zajęcia na świeżym powietrzu, jak i te terenowe w kontakcie z przyrodą, ale i kurs, który ma przybliżyć seniorom cyfrowy świat. To jedna strona medalu. Jest też druga, także pozytywna, związana z integracją, uzmysławianiem, że świat nie kończy się na czterech ścianach domu. Rzeczywiście jest tak, że ludzie nie chcą wyjść z tego domu, bo tam się czują bezpiecznie. Natomiast to, że podejmują to wyzwanie, powoduje, że oni są dla siebie najlepszą reklamą, bo to oni polecają, taka poczta pantoflowa, jedna pani, drugiej pani, przyjdź, zobacz, nic na siłę, tak? I wtedy, kiedy ktoś się odważy i przyjdzie ten jeden raz, przychodzi drugi, trzeci, kolejny i poleca takie spotkania, działania właśnie skierowane dla seniorów. Wiek senioralny może być pięknym czasem, takim, który można poświęcić na dbanie o siebie. Osoby, które wyrwały się z marazmu, wiedzą doskonale, że jest to możliwe. Tutaj jest miejsce słoneczko, z serca słoneczko. Ja tak byłam załamana. Po mężu nic tylko płakałam. A teraz to tak przyjemnie, zrywam się rano jak do pracy. Toaleta, śniadanko, no i trzeba, tak wspaniale podjeżdżają, zabierają człowieka prawie spod bruk. Coś wspaniałego, takie wszystko miłe, przyjemne. Naprawdę, choćby człowiek chciał się zasmucić, nie da rady. Jest natchnienie wesołe, przychodzi tutaj, człowiek widzi same buzi uśmiechnięte. No i jak się nie śmiać, jak można płakać? Dlaczego warto wyjść z domu i spróbować czegoś, co wydawać by się mogło wywołuje strach? Dla zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Zdrowie psychiczne to jest coś, co tak naprawdę jest konsekwencją też naszego zdrowia fizycznego. Więc no, jesteśmy taką całością i nie można tak rozdzielać tego wszystkiego. No, same korzyści płyną z tego. Jeżeli dbam o to, żeby przebywać na powietrzu, jeżeli dbam o to, żeby się ruszać, oczywiście w stosunku, uwzględniając to, co generalnie gdzieś blokuje nasze możliwości fizyczne z racji jakichś tam już dolegliwości chorobowych, to tak czy inaczej przebywanie z ludźmi, śmiech, tak jak wspomniałam, ćwiczenia fizyczne, one powodują, że to jest też zdrowie psychiczne. Ten pierwszy i wcale niezobowiązujący krok można wykonać, dzwoniąc pod numer telefonu 61 829 67 91 lub odwiedzając prowadzących zajęcia w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej przy Piastów 10 w Krośnie Odrzańskim. Po serwisie zapraszamy na wywiad z Beatą Marciniak, która przybliży ideę projektu dla seniorów.